Dzień dobry, moi mili, witam was serdecznie, to ja, Fansim, we własnej osobie, po długim, długim urlopie, zasłużonym, wyczekiwanym, no i udał się, był zajebisty, moi drodzy, było, jest co wspominać, aż teraz żałuję, że tam nie siedzę, tam gdzie jest ciepło, a nie tam gdzie jest teraz, tak jak u nas, w naszej Polsce, pogoda nam niestety nie dopisuje. Witam was serdecznie po długiej przerwie, witam wspierających kanał przede wszystkim Szakala, Pawła Brzezińskiego, Piotra Wobrzycha i jest i również Rafik. Witam Kamila XD, Matiuszka, Matsa, Andrzeja, Bosa, również witam. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Euro Truck Simulator 2, na której chciałem wam pokazać i sobie też pokazać, ponieważ jeszcze nie jeździłem na nowej wersji 0.6 do mapy Polesie i Lubelszczyzna w skali 1 do 5. Przypominam i zobaczcie, że tutaj troszkę nowych rzeczy się pojawiło, dlatego też dzisiaj chciałbym pojeździć po tych nowych trasach. Witam cię również, Marek, cześć, witam. Nie, po długiej przerwie i moi drodzy, siemaneczko, tak, cześć, witam, pozdrawiam. Witam Szymona i Łukasza i Dudiego też, witam cię, siema Dudi. I moi drodzy, powolutku będziemy zaczynali. Wiem, że w międzyczasie parę rzeczy powychodziło nowych, parę update'ów do różnych symulatorów się pojawiło, ale do Euro Trucka pojawiło się dodatek na naczepy Tirsan. Ja sobie go nabyłem, już go mam i właśnie teraz w tej najnowszej, słuchajcie, już naczepce, która mi się tutaj wygenerowała, mam już ją dostępną. Jest to naczepa na chemikalia bodajże jakieś, chociaż widzę, że tu jest coś płynnego i palnego, więc to raczej chyba nie jest jakaś bodajże chemia. Jest taki papieros przekreślony, nie podchodź z fajkiem, bo to jebnie. Ale tutaj mamy jakieś super heavy i jest pod ciśnieniem 22 barów. To ciekawe, co to jest, słuchajcie. Może być jakaś faktycznie chemia. Kontener na chemię Tirsana. Nie mam własnej ciężarówki, to są ciężarówki wszystko dobierane. Dzisiaj jest modyfikacja graficzna. Modyfikacja graficzna, moi drodzy, Next Gen od Damiana SVW. I teraz tak, przerwa była wskazana, YouTube się posypał. Dudi, no to tym bardziej, Jeżeli się YouTube posypał, no to tym bardziej moja przerwa mi się raczej nie na paliwo na kom, raczej coś na z jakąś chemią. Pozdrawiam Szymona. Lecimy z pierwszą trasą. Ta traska nie będzie długa, wręcz bym powiedział krótka, ale spodobała mi się ta naczepa, mówię, muszę się przejechać. A dawno nie jeździłem, więc chcę się sprawdzić z tą krótką naczepą, z ADR-ami tak zwanymi, czyli substancjami, z przewozem materiałów niebezpiecznych. I właśnie w takiej tutaj się lokalizacji fajnej znajduję. Dobry wieczór, Grzegorz, witam cię serdecznie. Wiesz co, zestawik jest, ale traska bardzo krótka, dosłownie taka lokalna. Ja sobie tylko odpalę, bo niestety ten pojazd nie posiada GPS-a, więc sobie, słuchajcie, tą skaniuleczką polecimy. Tak, wiem, Kamilu, wiem, że w piątek jest mecz, dosłownie. Akurat to, Kamilu, wiem, dobrze. Widzicie, dosłownie do drugiej firmy musimy, we Włodawie jestem teraz. Mapa Polesie i Lubelszczyzna, autora Bówka. Link macie poniżej dzisiaj pod streamem, więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie pojeździć na tej mapce, ewentualnie ktoś po prostu jest z tych okolic, no to jak najbardziej macie taką możliwość. Tak, Piotrek, dokładnie wiem, za mecz, za tydzień mecz towarzyski z Łotwą. Dosyć ostro mi tutaj hamuje ten mój cały zestawik. Niektóre obiekty, które dzisiaj będziecie widzieli, niektóre tekstury, które będziecie widzieli, obiekty również, budynki, jakieś tam reklamy, inne rzeczy, to będą rzeczy właśnie z dodatku
tutaj od Damiana, czyli właśnie z projektu Next Gen. Napiszcie mi tylko, czy wszystko jest płynnie dzisiaj, czy YouTube wam nie zacina, bo to, co się działo przed moim urlopem, przed wyjazdem na mój urlop z YouTube'em, to był jakiś horror, słuchajcie, które chyba większość kanałów niestety przeżywała. Z tego, co wiem, to raczej już chyba tego problemu nie ma, no ale mówię, wtedy, kiedy ja wyjeżdżałem, to problem z YouTube'em był niesamowity. Piotr Wałbrzych pisze, że to może być gaz ziemny skroplony. O! I to jest bardzo dobra informacja, czyli to nie jest nic płynnego, tylko po prostu jest to gazuneczek przewożony na krótkiej naczepie właśnie Kirsan. Czekajcie, tu jest Bosch Service, a ja sprawdzam sobie, dobra, czyli w lewo. I zaraz weźmiemy coś dłuższego, bo przede wszystkim chciałbym pojechać na miejsca, które są na tej mapie nowe. Aha, rozumiem, tutaj muszę wywinąć. O, jaka fajna reklama, wierzbut. Tutaj mamy jakiś obiekt, serwis Boscha. Słychać znakomicie, no to dobrze. Szakal, no ja wiem, a ja sobie się zawsze łudzę, że następnym razem będzie lepiej, nie? No i bardzo często niestety nie jest. Ale ja się lubię łudzić czasami. Witam i Baku, Baku 39, witam ojca, witam, witam. Po moim urlopie, po mojej przerwie. Piotr pisze, GTA 6 już jest potwierdzone. No właśnie, coś tam, gdzieś mi tam przemknęła na telefonie taka informacja, jak sobie tam do internetu się dorwałem, o tym, że GTA jednak będzie. Szóstka, GTA 6. No i powiem wam, że chyba byłbym tą pozycją zainteresowany. Z tego, co wiem, to jest na przyszły rok przewidziane. Teraz weźmiemy sobie oczywiście szybkie zlecenie, bo na razie własnego pojazdu nie mam, ale posegregujemy sobie ładuneczki od tych najdłuższych, także długość trasy będzie mnie tu interesowała. Weźmiemy może sobie DAFA. Z taką bardzo grubą linią tutaj jest wyznaczona trasa. Jak w tym momencie sobie widzicie. Od Wierzbicy aż do Cycowa. Do Cycowa. Bez skojarzeń. Coś chyba będziemy olej silnikowy ciągnęli. Okej, okay, spoko. Ciekawe, czy to będzie w beczkach, czy to będzie cysterna. Raczej cysterna. Na stację moja. Moja i twoja. Tak, Szakal, początek grudnia, trailer. No więc właśnie. Dudi, tak, kupiłem WRC, już mam zainstalowane, Jezus, 80 czy 90 giga. Dudi, tam jest chyba też opcja, bo wiem, że ty chyba grałeś, bo u ciebie widziałem to, dosłownie kątem oka, a jednak w kontenerach. Olej w kontenerach, i to w dwóch kontenerach do przewożenia. No, okej, okay, no dobra. Jest tam, Dudi, bodajże opcja grania w trybie multiplayer, więc kurde, Dudi, jeśli tak będzie można się pościgać, no to wiesz, możemy zrobić wyścigi jakieś takie, nie? Na kanał, nie wiem kto jeszcze ma WRC, nie moglibyśmy wtedy się pościgać jakimiś rajdówkami, tylko ja dopiero sobie to odpaliłem, zainstalowałem i odpaliłem, ale specjalnie jeszcze nie ogarnąłem tego, więc tego tytułu, dlatego chciałbym się w niego wgrać. A i myślę, że jak się tam spokojnie wgram, to byśmy mogli się Dudi wtedy pościgać. Witam Mateusza. Wyjeżdżam sobie z olejem silnikowym na razie. W dłuższą trasę polecimy. Z Wierzbicy. Witam Bartka również. Nie, Far Crya 6 Piotrek, chyba nie. Nie jestem specjalnym fanem takich. Znaczy, akurat kiedyś grałem w Far Crya, chyba trójkę, ale tak sobie dla siebie. I powiem szczerze, nie. Bardziej wolę takie gry taktyczne, jak skład, jakieś takie wojskowe, jak właśnie Fallujah.
Zresztą Faludża się na moim kanale będzie pojawiała i inne gry wojskowe. Będę się starał tutaj jeździć w miarę przepisowo. Jestem, powiedzmy, w obszarze zabudowanym. Po skrzyżowaniu sobie ciśniemy na 8 dyszek. Nie, Szymonie, jutro mam co innego zaplanowane, więc właśnie jutro WRC będzie. O, dokładnie, na jutro mam WRC. Ktoś lubi szybkie samochody rajdowe i ja zaczynam tak naprawdę od przedszkola tych rajdów, to jutro na moim kanale WRC się pojawi. Kto będzie chętny, to serdecznie zapraszam. Siema Huzar, witam serdecznie po moim urlopie. Cześć, cześć. Krystian, dobry. Towarzysz Kamandir się pytał, kiedy kontraband na granicy do pracy wrócisz. Baku, na razie, tak jak mówiłem ci chyba wcześniej, na razie chyba do kontrabandy nie wracam. Znaczy, nie mówię, że w ogóle nie wracam, ale na razie mam, wiesz co, skończyłem ten tytuł i niespecjalnie mi do niego ciągnie znowu po raz kolejny. Nie, ale aczkolwiek nie wykluczam, że za jakiś tam czas, być może w przyszłym roku, skoro zostało nam już tylko półtora miesiąca tego roku, może w przyszłym roku jakoś mi tam słuchaj, pociągnie do tego tytułu. I wtedy on się jeszcze u mnie pojawi. Natomiast fabułę zrobiłem, kontraband policji. Oczywiście dobrze się tam bawiłem, ale już na razie mam go dosyć delikatnie, więc muszę się znudzić za nim i wtedy dopiero do niego wrócę. Szakal, pierwsze recenzje nie są obiecujące, silnik Unreal Engine 5 nie daje rad zbytnio. Dobra, już widzę, że wjeżdżamy w zabudowane, więc sobie zwolnię. Mapka jest, mówię wam, zajebista tutaj. Ja się do niej tutaj, jeździłem zresztą po niej kilka razy i zawsze mi się ona podobała. O Jezu, jaka reklama, ukrysi! Widzieliście to? Optymalizacja siedzi graficznie średnio, ale może poprawią. Nie no, szakal, dopiero jest, wiesz, dopiero jest początek chyba, nie, tej gry. Czy wiesz, początek jak początek, ale... ale myślę, że jeszcze ona nie została wydana, więc... Więc myślę, że trzeba poczekać. Jest i stacja moja. Mam Richard Ben Wright i mam Dudi. Jest dla mnie lepsza jest. Znaczy lepsza fizyka jazdy jest, nie? Chyba najlepsza, jaka dotychczas została wydana. Mam wszystko Dudi z modami mam. Mam to zainstalowane. Tylko niespecjalnie to pokazywałem, bo jest mega trudna. Znaczy chyba najtrudniejsza gra rajdowa na komputery to właśnie Richard Ben Rayleigh. No i co? No i dobra, udało się jakoś. Mamy drugą traskę. Dobra, ja sobie tutaj levele dopiero będę nabijał. Widzicie, z 5 na 6, także powoli to będzie szło. Jest wiele nowości, więc polecam. Baku, ale ja się za tym tytułem muszę troszeczkę stęsknić i dopiero do niego wrócę. Ale dobrze, że piszesz, jak najbardziej. Szybkie kobiety i piękne samochody, jutro to trzeba oglądać. Czy jutro będą kobiety? Nie wiem, może będą. Ale zobaczymy. No dobrze, co my tutaj dalej mamy? Zwierzbica Syców. Nie, no to robiłem, halo. Znowu się to wygenerowało? Nie, czekajcie, bo coś te traski takie są krótkie dosyć. Myślałem, że będą trochę dłuższe. Ale nie, ale są dosyć krótkie. Dobra, Sobibór Orchówek. Patrzę to, czego jeszcze tutaj nie jeździłem. Sobibór Orchówek. Dobra, zróbmy to. Ciągniki rolnicze będę ciągnął. No, spoko. Siema Danko, witam cię serdecznie. Dudi, WRC jest już po ogromnej aktualizacji 1.3 i nie ma już lagów. Ciężko mi się odnieść do tego, co napisałeś, bo nie, to znaczy ja w to oczywiście wierzę, jak najbardziej, tylko niestety ja nie miałem możliwości przetestowania pierwszej wersji, bo przed moim urlopem jeszcze ona nie wyszła. No, także dopiero teraz. No, mamy dwa trakturki pospinane łańcuchami.
I skaniulka tutaj ledwo tam dyszy. Dobra, jakieś tam ledy są. Światła do jazdy dziennej jeszcze nocy nie ma. To pośmigamy tą skanią. Widzę, że są dosyć krótkie trasy. Ta deska jest taka nie... O Jezus, jak ona nieokrzesana, taka deska. Taki... Bez nawigacji w ogóle, bez niczego. Dobra. Siema Bosie, witam, witam po urlopie. Witam Epinafiousza również i fanatyka MZK. Czy byłeś na PGA? Nie, nie byłem na PGA w Poznaniu, byłem na urlopie 5,5 tysiąca km od Polski. Także wolałem być tam. No dobra, szykuję się do wyjazdu. Nic nie leci, nic nie leci. No to ogień na tłoki z tą skaniulą. Czekajcie, a w tej naczepce w ogóle się skręcają te oponki? O, tak może delikatnie się skręcają. No, okej, dobra. Wjeżdżamy z Sobiboru. Fajne są te, słuchajcie, tutaj graficzne te modyfikacje. Dla mnie one wnoszą znacznie więcej. I przede wszystkim jest płynnie, nie szarpie tutaj niczym obrazem. Wy też powinniście mieć live w płynnej jakości. Bez jakichś tam przecięć większych. Oczywiście gra czasami przytnie. Czy konfiguracja kompa. Rogatki są uszkodzone, ale dobra. Mam nadzieję, że czasami tutaj nie przejeżdża jakiś pociąg. Pozdrawiam Szymon, pozdrawiam. Krótkie są te trasy, powiem wam. Kacper, będzie live z update do SimRaila? No pewnie, że będzie, oczywiście, że będzie, jak tylko będzie update, nie? A właśnie, nie było mnie, jakieś tam informacje co do tego update'a, moi drodzy, więc ja generalnie dopiero odkrywam różne tutaj nowe rzeczy przez te 2 tygodnie ponad, jak mnie nie było. Napiszcie, czy na kiedy jest planowane wydanie tego dużego patcha do SimRaila, bo tam jakieś zawirowania były ostre przed moim wyjazdem. Już miał być i się okazało, że jakaś zapowiedź zapowiedzi wyszła. Jak możecie, to napiszcie, na kiedy jest planowane wydanie dużego patcha do SimRaila. Kasper, ma być 21 listopada. Update. No dobra. Siema Johnsenka, witam Spartana. Ho, ho, ho. Jest ekipa. Jest ekipa, jest impreza. Uzar, dzisiaj jak wracałem z pracy, to piękny widok miałem. Czapajew i ET41 ciągnęły wagony ze swoimi stalej. Ze swoją. O Jezus, coś ty tam popisał, Uzar. Drugi Szeron jechał w stronę Nowej Dębicy, ciągnięty przez dwa beki. Krótkie są te trasy. Się spodziewałem troszkę dłuższych, no. No ale okej, no jedziemy. Siema John, siema, hej. Niedziela handlowa będzie Wigilię. Oj, 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 oj. Ale też pewnie tam do którejś godziny, nie? Czekajcie, bo tu jakaś droga powinna być chyba w prawo, która odbija. O, jest! Znalazłem ją. Dobra, już się bałem, że tej drogi nie ma. Fajnie, fajnie jest. Tutaj ta mapka, główka zrobiona. Dzień dobry, Sarna. Czy dzień dobry? Kurwa, już jest noc. Słuchajcie, tutaj w Polsce tak szybko teraz ta noc zachodzi. Natomiast tam, gdzie ja byłem, czyli w Afryce, tam wieczór w zasadzie zmrok robi się o godzinie gdzieś 18, 18:50. No dobra, około 19. Ja tutaj już jest 16, już się robi praktycznie ciemno, nie? Natomiast 8, no prawie 19, 18:50, tak jak wam powiedziałem. Więc różnica jest duża. Bardzo. I jak przyjechałem tutaj, właśnie wylądowałem w Polsce, to się mocno troszkę zdziwiłem, że tak szybko tutaj zachodzi słoneczko i jest już. Zresztą słoneczka prawie nie ma. A, wczoraj było chyba, tak. Wczoraj było. No co my tu mamy? Jan Grójec, transport i spedycja, Nadarzyn Orchówek, Grójec, transport krajowy i międzynarodowy. Tu przez U zwykły, a tam przez U ukreskowane. No nieźle.
Widocznie tak być musi. Ze zwojami stali. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Dojechałem, moi drodzy. I teraz parkowanko biorę za 40 doświadczenia. Czekal, no Mac pisał na początku, że to szybko objedziesz. No tak, tylko że widzisz, ja mam tutaj na razie tylko ładunki takie, które mi się tu generują z automatu. Nie mam tutaj własnej naczepki, więc tak to wygląda. No i teraz trafię czy nie trafię? Nie, te kółko jest skrętne. Tak, te kółko jest skrętne. Nie, może co być? 21 pisze Dudi. 21 listopada, a jeszcze ktoś napisał, że może być 10 grudnia. 21, jaki to jest dzień tygodnia, drodzy? Możecie zobaczyć w kalendarz, bo ja tutaj nie mam tak pod ręką. Kamil, słyszałeś o modyfikacji Passenger Transporter? Tak, słyszałem, słyszałem. Rozumiem, że to na autobusy jest. No dobra, no to mamy drugą traskę. Chciałbym, żeby mi się coś wygenerowało, tylko właśnie ten czas, nie? O, widzicie, co chwilę jest to samo, Włodawa, Włodawa. W ogóle one mi się zawężają, te trasy. Sobibór, Włodawa. Krótkie są bardzo te traski, wiecie co? Ja zrobię tak, że wygeneruję sobie czas, powiedzmy, 4 rano. I może teraz coś wpadnie nowego. We wtorek piszecie, dobrze. Stary Bruce, Wytryki, o, dobra. Fajna trasa, tego jeszcze nie jechałem. Też będzie Dafik i będą też ciągniki rolnicze. Z Farmetu do Tartaku. Stare brusy wyryki. Znam miejscowość Wryki, ale Wyryki nie słyszałem. Dobra, to jedziemy. To jest we wtorek. Ale ciemno! Dobra, będzie nawigacja? Będzie. No, teraz dyseczka to się pali pięknie. No po nocy jeszcze nie jechałem. No to wio, w takim razie. Przewinąłem czas, tak? Przewinąłem czas. Dokładnie tak zrobiłem, Piotrek. Musimy stąd wyjechać. Z tej farmy rolniczej. To Kamilu, to podrzuć mi link do tej modyfikacji, jak możesz, żebym już nie musiał szukać. No, deseczka ładna, nie? O, się wysunąłem teraz, a tutaj gościu jedzie z wakacji. Moi drodzy, pytanko takie, czy jakaś modyfikacja na jesień fajna do Eurotracka wyszła, żeby jakoś sobie zwizualizować naszą pogodę za oknem w symulatorze, ponieważ do Microsoft Flight Simulator jest możliwość zastosowania jesieni. Natomiast pytanie, czy tutaj jest jakaś fajna modyfikacja właśnie na jesień. Na razie tutaj mam taką, jakby to było pełne, rozwinięte lato. No ale czy nie znacie jakąś dobrą, jakiegoś dobrego moda na właśnie na jesień? Szymon, ile kosztuje Microsoft Flight Simulator? Ile kosztuje? No, są trzy wersje, więc kosztują w różnych cenach, tak naprawdę. Natomiast ja cen tak na pamięć nie znam. Musisz sobie wejść, może są jakieś promki, może są na Microsoft, na przykład na Steamie jakieś promki i wtedy warto kupić go taniej. No ale w przyszłym roku planowana jest nowa wersja. Podejrzewam, że to będzie moje, ale to jest moje zdanie. Do Microsofta być może będzie to w okolice lata. Może lipiec, może sierpień. I wtedy być może będzie, ale mówię wszystko być może. Będzie wtedy premiera nowej wersji właśnie tego symulatora lotniczego Microsoft.
Czy z numerkiem 24 oczywiście. Czyli to już będzie 4 lata po wydaniu MFS-a 2020. Jest tylko od Early Atom, Piotrek pisze. I rozumiem, że on działa, tak? Na tę wersję 1.48, a już widziałem, że jest Open Beta 1.49. Szybko idą teraz te wersje. Muszę wam powiedzieć. Szybko idą wersje teraz do Euro, do Eurotracka. I tam też jakieś pewne rzeczy widziałem, że będą, że dodadzą pewne rzeczy do tego 1.49. Dobra, tutaj się nie cmokniemy, jest ok. Dudy jest od Atom na jesień, czyli pewnie ta Early Atom. Może być, Kamil, jak tam uważasz? Może być przez maila. Czy grałeś kiedyś w My Summer Car? Grałem kiedyś, oczywiście, że grałem. Kilka odcinków na kanale jest. Tam chyba nawet grałem z pomocą chyba kilku widzów. Tak, wtedy w My Summer Car. No, było śmiesznie, było wesoło. Były jajca jak berety. Słuchajcie, delikatnie mam gardziołko przeziębione. Będąc w Afryce, gdzie jest 30 stopni w dzień i w cieniu oczywiście, i w nocy jest 26-27. Tam w hotelu, gdzie przebywałem, podawali praktycznie wszystko z lodem, oprócz kawy. Chociaż nie, no kawa frappe też była, czyli kawa z lodem. I niestety przez te 2 tygodnie załatwiłem sobie gardziołko. Tam powoli dochodzę do siebie. Ale jednak, no jednak odczuwam jeszcze drapanie takie w tym gardle. Więc może ciut głos mi się, ciut może zmienił, ale chyba raczej nie bardzo. Tutaj zaraz gdzieś w prawo powinien być zjazd. O, tu jest taka fajna droga. Ale już jest troszkę lepiej, jakieś tam leki biorę na to drapanie w gardle i myślę, że powoli tam dojdę do siebie. Teraz był taki lekki lag, więc też możecie mieć ciut, ciut przytrzymania tego było. Teraz tak, moment, wydaje mi się, że to tu, albo jeszcze, nie, jeszcze chyba kawałek. Dobra, tutaj wjeżdżamy. Nie, nie kosztuje stówki. Nie, nie, nie. Najtańsza wersja Microsoftu kosztowała coś koło 350 chyba. Najdroższa koło 500 zł. Natomiast ta tańsza, nie wiem. Standardowa wersja bodajże 350. Szymon, sprawdź sobie. No przecież ja nie jestem chodzącym sklepem. Halo. Szakal, do ART wrócisz w formie odcinków czy live'ów? Szakal, raczej live'ów. Odcinek tylko i wyłącznie nagrałem, żeby coś było. Natomiast się okazało, że program do nagrywania słabo działał. I dlatego też raczej live'y, raczej live'y. Akurat ART będzie w formie live'ów. Czyli co? Alaskan Truck Simulator. Bo wiem, ściągało mi się na Steamie aktualizacja do niego, więc na pewno coś nowego tam dodali. Przede wszystkim usprawnili. Spartan, czy nie spałeś przy włączonej klimie? A zdarzyło się, zdarzyło się Spartan, oczywiście z klimą, ale głównie przez lód. Głównie przez lód, ponieważ kilka osób miało problemy przez lód. Niestety, bo to było w coli, no w piwie nie, ale w tam w jakichś tam koktajlach, w cudzysłowie. Także powiem szczerze, że kilka osób problemy z gardziołkiem miały przez właśnie, przez dodawany lód do napojów. Szekal, zdrówko, nie tylko ty chorujesz, pogoda tak szybko się zmienia, że nie jest już trudno o infekcję. To zauważyłem, faktycznie dużo jest przeziębień.
John Senka w sobotę wujka Buchuna byli drogowi Mikołajowie zaprosić do siebie na konwój z Damianem i Sarniakiem. Ale poczekaj, to John, musimy to obgadać. Musimy to na spokojnie obgadać i wtedy coś wymyślimy. Jak najbardziej. Dobra, dzięki Kamilu. Bierzemy następną sprawę, bo chciałem jeszcze powiedzieć po tych nowych rzeczach, one się w ogóle nie generują. Poczekajcie, wyryki mamy. To wyryki już jechałem, nie? Wodawa. Tą drogą jechałem. Wiecie co, no nie wiem, czy ja nie będę, ale ja mam 38 tysięcy złotych, co ja za to kupię. O, tu coś jest. Załucze. Krótkie są te traski strasznie. Naprawdę. Teraz tak. Pytanie, czy ja już mam bank. Mam bank. Jakbym wziął 1 600 800, chciałem powiedzieć. To może inaczej. Sprawdźmy, ile kosztuje ciężarówka. Wybierzcie, moi drodzy, co ja bym tutaj miał kupić. A, co ja mam wykupić? To jest Renault Trax. Jest jeden dealer. Nie mam wyboru. No to rynówka. Rynówka premium. Ona kosztuje pół bani, nie? Ona kosztuje pół bani, ale są też rynówki. Rynówka T Sleeper. I ona kosztuje... Tutaj trzeba mieć poziom 10, więc ona nie jest dla mnie dostępna. No są w zasadzie dostępne tylko te dwie. Tą albo tą, słuchajcie, Renault Range T albo Renówkę Premium. Co byśmy wzięli? Siema Peter, witam Cię, cześć po urlopie. No to co? No nie skanie, bo tylko Renówka jest dostępna, jest jedyny dealer na tej mapie. Rambo, wiem, że taki pytań się nie zadaje, kiedy WRC? Jutro. Jutro. Trening odpaliłem sobie, tylko Rambo zrobiłem dwie traski i tyle, nie? Więc jutro wszystko. Jutro WRC na kanale. Ram, moi drodzy, Renault Premium czy Renault T? Premium. Tylko właśnie, Premium ma masową kabinkę, nie? A tutaj już będzie fajna kabinka. 520, chyba wezmę tą. 528. Też na Premium, tutaj ciśniecie. Wiecie, Premium ma dosyć słabą kabinę zrobioną, starą dosyć, SCS. I, no to czyli pół bańki muszę wziąć pół bańki kredytu, jak najbardziej. Pół bańki jak wezmę, tam jest 400, mało będzie. No i co, jeszcze 45 tysięcy trzeba by dobrać, co? Nie, mam 488. No może się uda sklecić, co? Zaraz sprawdzimy. Nicie jest jedyny dealer dostępny, chociaż nie, no tutaj coś może być i tu. Fancim pogoda chyba nie rozczarowała, w sensie w Polsce po powrocie. Nie, nie rozczarowała. Spodziewałem się nawet jeszcze gorzej. Czekajcie, zrobimy sobie konfigurację premiumki. Okej, dużego wyboru to ja nie mam. Jakub Rodowski, stażysta. Siema prezesie, widziałeś tam jakieś rekiny? Miło Cię znowu słyszeć, pozdrawiam. Pozdrawiam, to znaczy Jakub, powiem tak, z rekinami to ja pływałem, dosłownie, pierwszy raz w życiu. Pływałem z małymi rekinami. No, przeżycie niesamowite. Teraz tak, co my tu możemy? Te malowania są bardzo drogie. I pytanie, czy mnie na to stać? Cena podstawowa 489, a ja mam 488. Kurde, 1000 mnie zabrakło. Jak to się stało? Nie wiem. Dobra, czyli tak, muszę wejść. Zabraknie mi 1000. Zobaczcie, 1000 złotych. Dosłownie. Muszę iść znowu do banku, dobrać kasę. No właśnie, kurde, nie starczyło mi tego 1000, nie? Muszę jeszcze 45 dorzucić. I jeszcze raz to samo, nie? Czyli dealer ciężarówki i premiumkę już wybieramy. I być może teraz te traski będą dłuższe. Teraz to ja sobie nawet kolor mogę piknąć. Słuchajcie, jakiś fajny. Santa Maria to może niekoniecznie teraz. Santa Claus. Polski, kurde, są takie standardowe te malowanka.
Dobra, słuchajcie, malowanie zostawię. Malowanie zawsze można zmienić. Nie, tutaj jest jeszcze tabliczkę za 600 zł, chyba mnie stać na to. Już na takie udziwnienia to nie bardzo, ale mam tutaj inne fajne rzeczy. Iveco, nie ma Iveco na razie, nie? Nie ma Iveco. Tam są jeszcze jakieś, chyba dwóch dealerów jest schowanych, ale opony może sobie jakieś lepsze ciachnę. I te. Jakie to są koszty w ogóle? Hello. Dekielki. Śruby. Volvo. Nic nie ma na renówkę? Nie ma. To zostawmy to. Taki golas będzie, kurde, no golas będzie. Inne opony, inne fele. Mateusz, tak, a jak możesz napisać, to napisz mi jakieś fajne Renault Premium ze sceny moderskiej. Jakie to by było, jeżeli możesz. No dobra, jeszcze kabinka, zobaczymy. Wiem, że kiedyś jeździłem na jakiejś Renówce ze sceny moderskiej i fajnie wyglądała. Gdzie tu by się ewidentnie nawigacja przydała i to taka jebitna. O, nie z telefonu. Jakiś tam zapaszek też by można było wrzucić. I na coś mnie jeszcze stać? No jeszcze mnie na coś tam stać. Może jakiś kubek bym rzucił? O, i pieska. Piesek musi być. Chociaż pieska sobie przerzucę tutaj. Skiwającą głową, a tutaj rzucę kubek. O. I chyba tyle. Na razie nic więcej. Na pościel mnie stać w ogóle, czy nie? Jest jakaś pościel za dwa koła. Dobra, wrzucimy pościel i jakąś poduszkę też. Z kołem takim, nie? Nie, to nie. Spoko, tutaj jest Golas. Ciężarówka typu Golas. 513 tysięcy złotych. Dobra, wyjeżdżamy takim. Coś tam Piotrek dorzuciłem, ale za dużo kasy nie ma. Dobra, moja pierwsza fura na Polesiu i Lubelszczyźnie. Cześć Michale, witam, witam. No to dobrze, Rambo, spoko. A ty też posiadasz tą grę? Przemast Driver, siema. Czy wiesz, dlaczego mi nie działa mapa Dolnośląskiego? Jak dojeżdżam do Kłodzka, to mam crasha. Nie wiem, nie wiem. Ja jeszcze tego nie miałem. Być może mnie to czeka, Przemek. Dobra, moja pierwsza ciężarówka. Teraz będę mógł sobie sam ładunki ogarniać. No to sprawdzamy, co tam tutaj czeka na mnie. Z rynku przesyłek. Jesteśmy we Włodawie. No i kurde, zobaczcie, wszystko krótko, krótko, krótko. Strasznie dziwi mnie to, dlaczego nie ma dłuższych ładunków, dłuższych przejazdów. A tak w ogóle. To są najdłuższe traski. Być może no nie wiem, dobra. Jedziemy. Włodawa Wyryki. Włodawa Wyryki. Z LPG 22 tony. Za 3000 zł. Nie wyrobię na tej mapie. Dobra, wyreguluję sobie tylko trackera. Jest i renóweczka premium. Jezu, jakie to bidne jest. O, jaka to bidota jest. LWL. Rejestracja LWL. No dobra, od czego trzeba zacząć, nie? Moment, moment, jakie mam jechać? W sumie źle wyjechałem. Rodzice małych rekinów gdzie były? Na głębszej wodzie. Natomiast słuchajcie, z tymi rekinami, którymi pływamy, nawet zrobiłem sobie film na telefonie, jak pływałem z tymi rekinami, i nawet wam wrzucę wam tak z ciekawości, nie wiem, jakiegoś shorta może zrobię i pokażę wam, jak te rekinki wyglądały. Nazywały się te rekinki rekiny cytrynowe.
miały około długości 30 do 40 centymetrów. Więc były. No i wystawały te płetwy. To one pływały na takiej bardzo płytkiej wodzie. Wchodził z nami taki jak gdyby. No taki jak gdyby no przewodnik z turystami i miał w butelce pocięte ryby i zanęcał te rekiny, żeby one właśnie do nas odpływały. Tutaj robiłem miniaturkę z tą strażą graniczną, przy której przejeżdżam teraz. Czekajcie, gdzie ten wjazd jest? Ten wjazd jest gdzieś tutaj z tej strony, w lewej stronie, dobra. Marcel, śledziłem twój lot. O, natomiast moi drodzy, miałem taką sytuację, że ponieważ wtedy, kiedy wylatywałem z Polski tym rejsem, leciałem linią Smartwings Boeingiem 737 8 Max, Max 8, to niestety i tak pasażerowie musieli mieć, wszyscy pasażerowie mieli ograniczony bagaż tylko do 15 kg na głowę. Normalnie jest 20 albo 23. To jest pierwsza informacja, a druga jest taka, że ponieważ były bardzo, bardzo silne wiatry w tym dniu i to właśnie akurat w kierunku przeciwnym do tego, w którym ja się poruszałem, czyli w stronę Afryki, to to samolot spalił tyle paliwa, lecąc, tam pilot podawał jakieś 650 km na godzinę, tylko lecieliśmy względem ziemi. W związku z bardzo silnym wiatrem, który pilot mówił, że dochodził nawet do 180 km na godzinę. Oczywiście wijąc w przód samolotu, więc z automatu samolot leci wolniej względem ziemi. No i sytuacja taka, że lądowaliśmy na Grand Canary, na Wyspach Kanaryjskich, żeby samolot się dotankował. Natomiast to się wszystko schodzi. Zanim samolot schodził, później podejście, lądowanie, dokołowanie do stanowiska, czekaliśmy na cysternę jakieś 20 minut, cysterna podjechała, dopiero zatankowała samolot. Akurat samo tankowanie w miarę sprawnie poszło. No i znowu, zanim samolot odpalił silniki, zanim wykołował, zanim wystartował, później znowu dolot już do miejsca docelowego, tam lecieliśmy z jakieś godzinę 20 i cały lot, słuchajcie, z Okęcia trwał 9 godzin. 9 godzin spędziłem w samolocie. Także no, powiem wam, że masakra. No ale się udało finalnie dolecieć. No z tym, że mówię, no strasznie męczący ten locik był. Natomiast już sam pobyt zrekompensował mi ten przelot i byłem zadowolony, że tam udało się w końcu dolecieć. Siema Stefan, rekiny łajca prowadzącego. Nie, naprawdę, zobaczycie te rekinki, one nie były może duże, natomiast faktycznie w oceanie są większe okazy, z którymi nie miałem już okazji pływać, na szczęście może, żeby nie skończyć jak jeden z turystów w Egipcie, który został pożarty przez rekina. Przemas, ja gram na 1.48, 1.48.5, więc LWL Włodawa, Piotrek. No to no, z Włodawy startowałem. Boss, fajnie, że streamy wrócą, bo już powiewało nudą. Naprawdę? Nie było boss kogo oglądać? Tam w Polsce troszkę jest tych streamerów różnych i osób, które tutaj robią jakieś materiały. Mateusz, Renault Premium Reworked, wersja 5.8 by Xiaomi. No tak, Xiaomi robi fajne modele. Zawsze robił fajne modele do ETS-a. Także coś tam sobie, Mateusz, znajdę, jak najbardziej. Huzar, ja myślałem, że większe rekiny. No jakby z większym rekinem to... Aha, ci przewodnicy mówili, że te rekiny
O ile jest, bo mieliśmy buty do wody takie specjalne, żeby się tam nie poślizgnąć. Ta woda była mniej więcej do kolan. Mniej więcej do kolan i one na takiej głębokości sobie pływały. Natomiast mówili, żeby nie wsadzać dłoni, żeby nie wsadzać dłoni do wody, nie? Ponieważ one mogą, te rekiny, uznać, że te palce, jak wsadzasz do wody, że to jest jakiś pokarm, który się nagle pojawił. I oni uczulają kilka razy i przed samym wejściem, żeby nie wsadzać dłoni, bo już się zdarzyło, że rekin to uznał za pożywienie. No i zdarzało się nie odcięcie może palców, ale poszarpania już się zdarzały i to nam o tym opowiadał, więc u nas nikt tam paluszków, że tak powiem, w wodzie nie maczał. No dobra, mam pierwszą furę, słuchajcie, tutaj w ETS-ie. Na tej mapce właśnie. Poczekamy, puścimy tutaj gościa. Ale naczepka bardzo fajna. Gazówka LPG. Czytałem, Huzer, akurat to będą loty z Rzeszowa na Sri Lankę. Tak, tak, czytałem. Chyba lot będzie latał nawet, nie? Nie, Skyab, tak? Skyab. Tutaj. Takim dziadercem trochę jadę, nie? Ty, ale czemu on mi tutaj... A może to nie tutaj? Chyba nie. Delfinów nie widziałem. Ale żółwie za to widziałem. Żółwie tak zwane kareta. Bardzo wielkie żółwie. I welęgarnie żółwi też widziałem, więc no takie fajne rzeczy, których... Chociaż żółwie kareta widziałem kiedyś w Turcji. Kiedyś w Turcji widziałem żółwie kareta, ale tu są jeszcze większe, tak? W oceanie tutaj jest właśnie... One sobie składają te żółwie jaja na plażach. I tam ich jest... no bardzo dużo tych żółwi się później rodzi. Część niestety umiera. No ale przeżywają te najsilniejsze. Ale to są olbrzymie żółwie. Grysim, siemaneczko, witam. Jakie ustawiłeś grafikę? No, normalnie. Grafikę mam tutaj na maksa, no. Natomiast to jest modyfikacja graficzna Next Gen. Renówka już na moim utrzymaniu, więc muszę o nią dbać. Kosztowała mi 500 tutaj. Można później ciężarówki zmieniać oczywiście, ale wiecie, no te 580 tysięcy będzie mnie to kosztowało. Zużyte paliwo, 7 litrów. Szkoda, że krótkie są takie te... Zobaczcie, tu trzeba zrobić tras, żeby dobić do kolejnego poziomu, nie? Bardzo dużo. Więc no może to będzie jakoś tam szło, ale zaraz sprawdzimy sobie. No może z tych wyryk coś będzie. Te nie ma. No i co teraz? Ja będę musiał się tepnąć w jakieś ładunki do Włodawy. O, widzicie, wszystko krótkie są te ładunki, nie? Szkoda. Jakiś piasek jest. Z Urszulina. No właśnie, a do Łęcznej nic nie będzie? Wierzbica, Cyców, Wierzbica. Może dlatego, że ja tego nie odkryłem jeszcze. Urszulina do Wytyczna. Do Wytyczna, dobrze mówię. Czyli najpierw bym musiał lecieć do Urszulina. I to bym sobie ustawił. Tylko wiecie, co ja zrobię? No ja zrobię sobie tak. O! Żeby było szybciej.
To są takie moje sztuczki w ETS-ie. No nie tylko moje, ale generalnie zawsze to pomaga. Zaraz się tutaj gdzieś postawimy. Wjedziemy. Może być i tu. Tak, gram dzisiaj solo. Tak, tylko i wyłącznie dzisiaj solo. Dzisiaj z modyfikacjami jest gra. Chamski Dobci, witam, witam cię serdecznie. Witam po przerwie. Dobra, tutaj stąd weźmiemy ładuneczek. O, on już na mnie czeka. Siema Marecki, też. Cześć, cześć. Potrzebna ci karetka? No, potrzebna była, potrzebna. Też czas można przewinąć, Piotrek, można, ale to wiesz, to troszkę wtedy się schodzi. A tak to się wolę tepnąć w inne miejsce, w którym jeszcze nie byłem. O, dzisiaj, zobaczcie, tego jeszcze nie ciągnąłem, bo jak przyjechałem z urlopu, to dopiero kupiłem sobie ten cały pakiet, dodatek DLC Tirsan. Bodajże to są chyba tureckie, nie? Naczepy. Jak wiecie, to napiszcie. Wydaje mi się, że to są, że producent jest turecki tych naczep. Ale są całkiem ładnie zrobione. Patelnia tak zwana, nie? Ładne są. I tutaj nawet. Przepraszam, bo mi gardziołku siada, mówiłem wam. Zobaczcie. I są takie linki tutaj, naciągi porobione. Fajna naczepa. Podoba mi się. No i już jest w podstawce, znaczy w podstawce, no w sensie w DLC, no ale jednak nie trzeba jakichś tam mieć dodatkowych innych z modyfikacji, tylko już można mieć z tego DLC. Fajne, fajne. Marecki, kaweczka, o, przydałaby się. Witaj młody, witaj, witaj. Tak, firma ze Stambułu. Dokładnie. Mateusz, dokładnie, naczepy firmy tureckiej. No dobrze, no to wyjeżdżamy. Ja powiem szczerze, ja tylko kupiłem ten cały pakiet tego DLC Tirsan. Wiem, że już są naczepy do przewozu gazu. Wiem, że są naczepy właśnie typu tutaj taka wanna do przewozu jakichś tam sypkich materiałów. Kurde, mapka fajna jest zrobiona, naprawdę. Jest szczegółowa. Ja tu przynajmniej nie widzę jakichś takich błędów, które czasami gdzieś się tam rzucają w oczy. Jak ja robiłem mapę, to trochę kaleczyłem to. Ale tutaj widzę, że Buwek ładnie to robi. Macie może jakąś wiedzę, czy wyszły jakieś nowe mapy, albo są aktualizacje map, oprócz tej oczywiście, do ETS-a? Bo może coś się pojawiło w międzyczasie, a ja o tym nie wiem. Urszulin, dobra, wyjeżdżamy. Tutaj są jakieś roboty drogowe przez dłuższy czas. Fajnie, jak można było zmieniać kolor plandeki. Ja, Dudi, nie wiem, czy tam czasem nie ma jakichś modyfikacji na kolory, ale może są. Spoko, Marecki, spoko. Mogę odpowiadać z opóźnieniem, bo konfiguruję Chromecasta. No dobrze, dobrze, dobrze. Nie ma problemu. Fikcyjna Polska miała swoją, tak? Aktualizację. O, to ciekawe, ciekawe. Właśnie czekałem, kiedy będzie fikcyjna Polska. No to muszę się na niej przejechać. Pytanie, co doszło nowego? Boss, ja mam automat. Ja mam automata. Ja mam skrzynię ECVT. Czekaj, nie rozumiem, dlaczego dali większy wybór naczep od Tirsan niż Wieltona. No też tego nie kumam, aczkolwiek nie wiem, ile jest tutaj, wiesz, tych naczep, rodzajów. Tak, pokażę zaraz mapkę wirus, poczekaj chwilę.
Ale jest klimacik polski, nie? Musicie przyznać, że jest klimat naszych tutaj. Ja osobiście nie znam, bo nie byłem tutaj w tym Poleskim Parku Narodowym, ale w ogóle na terenach Podlasia specjalnie. Ale w ogóle czuć tutaj klimat polskiej mapy. To mi się bardzo podoba. Promoc. Kilka miast jest na Pomorzu i firmy oraz kilka w Wielkopolsce. No to dobrze. Tutaj już jechałem, pamiętacie? Na poprzednich wersjach. Nie, bo to już jest chyba bodajże trzeci. To jest pamięci poległym i bohaterom walk polsko-radzieckich 1939 roku. I tu jest cmentarzyk, słuchajcie, zrobiony. Bardzo fajnie zresztą wygląda. Andrzej po urlopie. No, po urlopie zajebiście. Znaczy, ciężko było wrócić. Boss, o Jezu, ale ja mam ECVT. Nie CVT, tylko ECVT. To jest jednak różnica. No to są dwie, to są dwa rodzaje skrzyni, nie? Ja mam inną skrzynię troszeczkę, boss, o której ty myślisz. Piłuję? No piłuję, no piłuję. Ale się przyzwyczaiłem. Jak się jeździ po mieście, to nie jest źle, nie? Gorzej na trasie, jak się wylatuje na traskę. Dobra, no to 90 km, 90 xpeków mam, dobra, doświadczenia. Witam, Rafo, witam. Mapę można, którą mapę pisać? A, do Kacpera piszesz, dobrze. Właśnie, gdzie jest fikcyjna polska nowa wersja, bo ktoś pisał, że wyszła nowa wersja, a ja tej nowej wersji o niej nie słyszałem. No i mamy budowę, więc w sumie pasuje, nie? No, budowa, naczepka z jakimś tam piachem. W ogóle co ja ciągnąłem? Jakiś żwir, kurde? Co to było? Kamienie. No, kamienie ciągnąłem. Dobrze, może mam ten GPS tutaj na szybie, to zawsze lepiej widać. No, jak wam się ta renoweczka podoba? Moja? Renówka w leasing, jak to się mówi. Pozdro dla kumatych. Aczkolwiek ciężko się... znaczy ciężko. Nie ciężko, tylko trzeba się przyzwyczaić do kręcenia kierownicą z tak krótką naczepką. Budowa jak w realu. No, dokładnie, dokładnie. Fajnie wygląda. Troszkę mi odjechała ta naczepa. A może zaliczę. Dobra. 90 doświadczenia. Przyda się. Tak, boss, tak. To pierwsze. No, trochę więcej tego doświadczenia teraz wskoczyło. I zawsze parę złociszy. Nie chcę zmieniać tego czasu, bo tu zaraz się trzeba raty spłacić wtedy. A ja kasy mam ile? 25 tysięcy, więc... Do nocy będę jeździł. Teraz już mam swoją firmę, swoją ciężarówkę już. Nie ma tutaj lipy, panie, nie ma lipy. Cyców stara... O! Do starej wsi pojedziemy. Cyców, tylko ja to muszę wpisać. Cyc. Bo ukreskowane chyba nie wpiszę. Dobra, ale zrobimy sobie... Tepniemy się tam. Musimy do cyca. Cyc. O, i przerzuciło. No i elegancko. Tylko jeszcze muszę firmę znaleźć. Jest firma. Promoc samej fikcyjnej nie ma jeszcze do pobrania, ale są informacje. Aha, myślałem, że już jest. Dobra, sprawdzamy oferty. Czy jest ta oferta jeszcze aktywna? No jest. To przyjmuję. O, to będzie dłuższa naczepa. To będzie dłuższa naczepa. Nie taka jak poprzednia. Mapkę pokaż, mistrzuniu. Dobra, już ci, mistrzuniu, zaraz pokażę. Skoro jesteś taki niecierpliwy. Muszę tylko ją znaleźć. O, tutaj jest. Dobrze.
To jest nisko podługówka. Nie myślałem, że tu się zmieszczę. No, ale może się tak zmieszczę. Tak, szakal, dokładnie, no. Dlatego od razu mówiłem, że ja mam ECVT. To jest inna skrzynia niż CVT. Chociaż podobna. Dobra. No, trzeba będzie tak sobie poradzić. Akurat ta rynówka jest zwinna, dosyć krótka jest. Jest zwinna. No ale zobaczymy, jak pójdzie z tą naczepką niskopodłogówką. Podwoziówką. No podłogówka też jest niska, no. Czy podłogówkę to się mówi na autobus bardziej, niskopodłogowy, dobra. Podpięte i ona ma te, ona ma skrętne... skrętne dwie ośki z tyłu, nie? Widzicie, one się tu wykrzywiają. Krowy muczą, dobra. Polecimy z tymi. A, mapkę miałem pokazać, właśnie. Dobra, pokażę wam mapę jeszcze, ok? Tak wygląda mapka po lesie i Lubelszczyzna w skali 1 do 5. Tutaj do tej Łęcznej chciałem się wybrać, no ale dobra, polecimy do tego Puchaczowa teraz. Tu jest jeszcze Stefanów, Bogdanka, Nadrybie, Garbatówka, Dąbowiec, Załucze, Urszulin, Andrzejów. No, no jest troszkę miejscowości. Siema, Dziunia. Niestety projekt Kalisz już nie będzie robiony. Oj, to wielka szkoda. Bo ja miałem wielkie nadzieje do tej mapki. Bardzo żałuję. Ale się to skręca, kurde. No na zakrętach trzeba będzie uważać. Haha, fajnie zachodzi. Ale przez to łatwiej się prowadzi. Dudi jest Kraśnik. No i nie wiem, czy był. Jak był, to był. Nie zauważyłem. Teraz pytanie, czy nie przyhaczę. Nie, czy nie przyhaczę. A kurna, tu nie ma kolizji. Normalnie widzieliście? Zatapiała się ta naczepka. W ziemię. Ale idzie ok. Danko, skrętne osie w naczepi to powinno się łatwiej jechać. Mniej zachodzi. Tak, mniej zachodzi, aczkolwiek jest dosyć długa ta naczepa, nie? No i fajnie, od razu jak złapię pobocze, idzie trochę pyłu. O, teraz widać, jak się fajnie ta naczepka. Teraz uwaga, 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 bo ja skręcam w lewo. O, tu jest znak, będzie wyzwanie. Będzie wyzwanie, a teraz nic nie widzę. Kurde, chciałem głowę jakoś, ale nie da rady. Dobra, z kamerki zewnętrznej, co? Co mi tutaj tak koło? No dobra, wyjeżdżamy. Chwila prawdy będzie. Kurde, idzie. Koleżka poczekał. No kurde, super, super. Boss, nie, to nie jest dla każdego. To jest dla osoby, która już się wyjeździła szybciej i chce jeździć normalnie, że tak powiem, nie? No tak, tylko no ja głównie po mieście, bo zjeżdżę, więc wiesz, mi to pasuje. Tak, bardzo są ekonomiczne, boss, ale tu chodzi bardziej o to, że już wiesz, już spokojnie, co miałem się wyszaleć, to się wyszalałem. Teraz już sobie jeżdżę statecznie i spokojnie. I głównie po mieście, więc tutaj nie poszalejesz, nie? No, na luzie wyszła, dokładnie, Danko, dokładnie, wyszła na luzie, no.
Jakubek ostatnio info dał 27 w lipcu. No to szkoda, żałuję, że już ta mapka nie będzie rozwijana, bo miałem do niej też taki pewien sentyment, nie? Czy lubiłem tam jeździć po jego mapie, nie? Informacja ratownicza Polska. Dobry wieczór. Jak tam słuchować? Słyszałeś, że będzie aktualizacja do Emergency 4, do łańcucha. Ma być dużo zmian. Zima ma być. O, to nie słyszałem akurat. A kiedy jest przewidziany termin wypuszczenia tej aktualizacji? Do ciebie mam pytanie, pytanko. Dobra, teraz już można troszkę przyspieszyć. Tylko pamiętacie, ja mam tutaj najsłabszy silnik, a dali mi do ciągnięcia takie zlecenie na dwa ciągniki na tej naczepce i za szybko to nie jest, ale mamy chyba przejazd kolejowy i leci traksik towarowy. Dobra, przestało świecić, można jechać. W Bogdance kopalnia, ciekawe czy jest. W Bogdance chyba jest, wydaje mi się, bo poprzednio chyba byłem na tej mapce i wydaje mi się, że coś było, nie? Skąd wiesz, że to są Lamborghini akurat? Danko, no skrętne osie robią swoje. Dokładnie. Dają radę. Brzeziny. Rambo, ja jeszcze wrócę do WRC, jak będziesz prowadził live i prowadził interakcje z widzami, jak tam trzeba słuchać komend pilota. To znaczy, Rambo, będę robił interakcje po skończonym OS-ie, po skończonym odcinku specjalnym. Przejechałem. Przepraszam. Moment. Czy przejechałem, czy nie przejechałem? Przejechałem. No to ja się cofnę. Siema Jacku, witam serdecznie. Tutaj muszę wjechać. Ty mi tu trąbisz, człowieku? Czekajcie, awaryjki wrzucimy. Będzie karkołomna operacja teraz. Patrzcie, co tu się będzie działo teraz. Oj, oj, oj. Teraz to by się tu policja przydała. Tutaj już ktoś znak złamał, to nie ja. Raczej Fergusony? No nie wiem, na traktorach się nie znam, więc nie będę tutaj znawcą traktorów, ale może i tak. Zobaczcie, jak fajnie jest mapka zrobiona, nie? Pociągniemy do przodu. Okej, tak żeby już tego złamanego nie ruszać. Odkryto miasto Stara Wieś. To wieś czy miasto w końcu? Dobra, pociągnę go jeszcze, wyciągnę go do przodu. No idzie jakoś, idzie. Czekaj. Moment. To jest przód czy początek tej naczepy? Ja się mam w tym tu zmieścić? Serio? Wygląda tak, jakbym musiał wjechać przodem, nie? Dobra, próbuję, ale wiecie co, on mi tutaj tak zajdzie, ta naczepka. No nie wiem, próbuję. Będzie ciężko na maksa, nie? Dziunia, powodzenia! Ale sobie teraz zrobiłem hardcora, nie? W ogóle teraz już tego znacznika nawet nie widzę. Nie wiem, gdzie jest ten znacznik do tej naczepy. No i co? No i dupa. Thank you.
Możesz ty. Jak oni to przewidzieli, tą naczepę tutaj? Przecież tutaj nawet nie ma miejsca na to. Szakal, teraz zobaczymy kierowcę. A, no właśnie. Najgorzej, że ani do tyłu, ani do przodu nie ma tutaj miejsca na manewry za bardzo. Wiecie co, ja nie mam tu pomysłu specjalnie na tą naczepę, jak to zrobić. No tu z każdej strony jest jakaś przeszkoda, nie? Tam jeszcze w ogóle ciężarówka, bo ja może jakoś inaczej wjechał, ale... Sarniak się ma, ojciec, robimy dzisiaj jakiś locik. Tak, po tym, jasne, jasne, po live'ie możemy coś zrobić, no tylko daj mi tutaj jeszcze pomanewrować trochę, pobawić się. No nie, nie da rady, słuchajcie, nie da rady. Najgorzej, że nie ma też znacznika, żeby oddać ładunek tam bez tych, nie? Bez jakiegoś punktów doświadczenia. Dobra, nie wiem, nie wiem, poddaję się tutaj chyba, zaraz się poddam. No niech sąsiad otworzy bramę, no, no właśnie, niech otworzy bramę. No tam już się opiera, kurde. Nie mam koncepcji na ten manewr tutaj. A trzeba wjechać przodem. O, czekajcie, a teraz, jakbym tak zrobił? No kurde, brakuje mi, żeby tych belek nie było, to bym dał radę, nie? Arko, nie w tą stronę cofaj. No dobra, ale poczekaj, jak to nie w tą stronę? Jak mi naczepka zachodzi, zobacz, naczepa ma te koła, nie? Skręcone. Mareckie, dobre pytanie. Czy ktoś ogląda teraz streama na telewizorze? Nie wiem, nie wiem. Po prostu nie wiem, jak to zrobić. No, czekajcie, a teraz może? Może teraz? Kurde, już prawie, patrzcie. Już prawie siadło, nie? Już prawie tam, kurde, dojechał. No, ale prawie to robi jeszcze wielką różnicę. Kurde, zaraz wyrwę tą kierownicę tutaj ode mnie. Czarek, nie ma szans się złamać. Poczekaj, jeszcze spróbujemy, nie? Się nigdy nie poddaję. Może jest jakaś szansa, że ją zarzuci tutaj tą naczepkę. O, jest! Kurde, patrzcie! Jest! Udało się! Jak ja to zrobiłem, nie wiem. Jest! Sukces! Udało się! O! No, to było dla mnie wyzwanie, chociaż doświadczenia niedużo, ale się udało. No dobra. No, tak po urlopie to ciężko się tak wbić, słuchajcie. Sprawdzam co jeszcze, bo tutaj lipa z tymi ładunkami jest jakaś. Wierzbica syców. Okej. Tak w ogóle to tylko tyle? Środa 11:16. Słabo z tymi ładunkami. Straszna lipa.
Mało się tego generuje. Dobra, tutaj jest jakaś cysterka. Wierzbica. Ustaw na GPS. Wierzbica. LPG. Stój, stój. Dobra, mamy to. Godzina 11:19. Jest. LPG 21 ton. O, dziękuję, dziękuję. Brawo, 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 brawo. No, wiecie co, ja już powoli traciłem koncepcję, jak to zrobić, ale mówię, trzeba poprawkę zrobić tą naczepą i troszkę tak pomanewrować, żeby ją zarzuciło właśnie tymi kołami tylnymi w stronę tego stanowiska. I no i udało się, no udało się. Teraz będę ciągnął gaz, gazunek. Tak jest zlecenie. Naczepka, nie wiem, zaraz zobaczymy kogo to jest. To jest tego Tiersana. Nie, to jest naczepa Krone. Gazóweczka na kontenerze takim. Gdzie tam na pusto? Szkoda przelotów. Ale jak znikła podróżnik? Nie, ona nie znikła. Nic tam nie znikło. Dobra, wyjeżdżam. Chłop, chłop jedzie. O, tutaj gościu przeleciał. Bez zastanowienia. W sumie ja mam pierwszeństwo. On ma też. No dobra. Naczepka ładna. Podoba mi się. Ile tam jest kilometrów? Zaraz zobaczymy. 14 kilometrów. Jakub, ale ja nie muszę wyjeżdżać. Właśnie chodzi o to, że ja nie muszę wyjeżdżać. A, Piotrek, za późno, bo ja już to, zanim ty to napisałeś, to ja już... Zresztą nie miałbym jak wyjechać, nie? Marecki, na telewizorze jest możliwość podglądu czata, tylko musisz sobie jak gdyby kliknąć na kanał, pójść kursorem do góry i z prawej strony masz włącz czat. Także Marecki na telewizorze, ja czasami sobie oglądam YouTube'a czy jakiś kanał właśnie na telewizorze i jest możliwość wyświetlania czatu. Także jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to ci ewentualnie podpowiem. Bo są screeny z Fernbusa już z Polski. Nie wiem czy widziałeś, również nowy autokar. Nie, nie widziałem, boss. Gdzie można tą informację zobaczyć? Risto, u mnie można włączać czat na TV. No u mnie też, tak. Na moim telewizorze również jest czat na YouTubie z TV, więc jest taka opcja. Danko, coś był nieprzemyślany ten wjazd. Ja myślę, że on był dla mniejszych naczep, Danko, a ja się pokusiłem taką naczepą, tą chyba najdłuższą, która jest dostępna. Na szczęście ona miała skrętne koła z tyłu, bo jeżeli by nie miała, to bym tam nie wjechał. Sebastian, nie, nic nie walnie, spokojnie. Twoja rozczochrana. Jakubie, planujesz live'a z MFS-a w tym tygodniu? Tak, Jakub, w tym tygodniu planuję z nowymi malowaniami retro. Bardzo mi się, Jakubie, spodobały te twoje malowania. Właśnie te retro i planuję tak przelecieć się samolotem właśnie w tych malowaniach jak najbardziej, ale jeszcze nie dokładnie nie wiem kiedy, Jakubie, zobaczymy jak tam z czasem, bo pewne rzeczy się tutaj kroją. Ja też jeszcze, Jakub, nie wiem, więc no mówię, nie wiem. Kumak, widzę, że jedziesz do mnie, to znaczy do ciebie, to znaczy gdzie do ciebie? Teraz jadę przez Tyców.
Jadę przez Cyców, a jadę 3 km. Nie, no Cyców. To jest strasznie szybko ten. Niby skala 1 do 5, ale powiem wam, że ten odcinek strasznie szybko mija. Tutaj już przejeżdżaliśmy dzisiaj. Restauracja u Krysi. Krysi P. A już jej chyba w Sejmie nie ma teraz, nie? Już jej, nie, przynajmniej jej nie widziałem. Krysia P. Profesor Krysia P. Dobra, bytuniarka pojechała. Ruch mamy spory na tej drodze. Tomasz, patch miał wyjść pod koniec października do Simray, wyjdzie 21 listopada. No tak właśnie dzisiaj się pytałem, tylko Tomek, ciebie nie było. Ja się właśnie pytałem, kiedy on ma wyjść i takie pierwsze są informacje, że 21 listopada. No w sumie logicznie, cysterka z gazem na stację. Stacja moja. Moja i twoja. No, już było ładnie. Czekali, ja widziałem u Petera Biskwita w społeczności. Okej, dobra. No mówię, ja przez 2 tygodnie nic nie oglądałem. Tylko tam jakieś informacje czasami z telefonu, ale czasu na YouTube'a nie było. Dobra, no to teraz tak. Coś tam doszło. Widzicie, no kurde, ile tu trzeba tras zrobić, żeby do tego 6 poziomu dojść. Masakra, nie? No ale trzeba próbować. Czekajcie, Marecki, ty tylko o cycach. No kurna, w końcu facet jestem, Marecki. Piotrek, 380. Samolot miał kilka chyba poziomów, ze 3. Miał full zbiorniki paliwa miał. A i tak musiał tankować. Dobra. Teraz tak. Jeszcze sobie coś weźmiemy. Mamy jak dopiero godzinę 23. Tu jest krótki kontener. Z Wierzbicy do Cycowa. Czyli w sumie to jest to samo, co przed chwilą przewoziłem. Dubeczno-Hańsk. O, tego nie robiłem. Dubeczno-Hańsk. To jest króciutka trasa. I Dubeczno-Hańsk. Dobra. Dubeczno. Jest firemka. Tak, Tomasz, to jest oddzielna mapa. Na osobnym module, tak zwana. W skali 1 do 5. Dubeczno-Hańsk. Nie może ze mną pograć, bo ja gram na single player, więc się nie da. Jest już naczepka, jest już koleś. Jakub, tak, słowo kiedy jest zakazane na tym kanale. Dokładnie tak, dokładnie. A nie tylko to słowo, bo słowo ej też jest zakazane. Ale jak ktoś chce mieć za chwileczkę ten, no to może mieć. Tutaj moderacja czuwa. Dziękujcie, że ci się podoba. No bardzo mi się podoba, ale nie tylko mi, Jakubie, jakbyś nie zauważył. Tomasz, pokazywałem tam przed chwileczką, jakie są miasta. Musiałbyś sobie przewinąć dosłownie jakieś 15 minut do tyłu. Jest i Simulation Games Geek, dzień dobry, obieży świecie, dzień dobry, witam pana Simulationa.
Ja już wróciłem. Wracam powoli na kanał. Ciężko tak po 2 tygodniach się wbić. Ciężko zacząć, może tak, ciężko zacząć to, co się robiło wcześniej. Ale jak już się zacznie, to pójdzie. Tylko trzeba tak 2-3 razy się tutaj ogarnąć i jak gdyby publikacje ruszą, ale trzeba się tak jak gdyby do niego wczuć i przygotować sobie pewne rzeczy. Także siema Simulation. Tomasz, z tego co wiem, to nie będzie jeszcze pełna wersja chyba SimRaila w tym najnowszym patchu, tylko na razie taki rozszerzony patch, nie? Wyjątek tylko Dziunia pisze, kiedy pijemy? Tak, to może być, nie? No tak, to kanał jest dla osób pełnoletnich, więc... Z rekomendacją oczywiście. Rekomendowane są osoby pełnoletnie. Na jakiej kierownicy gram? Na kierownicy G29. Obawiam się, że jutro może być pewien problem, kiedy będę jechał na WRC. Bo kierownica dostanie mocno w dupkę. No ale zobaczymy. Trzyma się Klimas. Trackiera posiadam. Polski programista. Trackier, tak. Dokładnie. Hańsk. I to już jest koniec, tak? Mhm, spoko. Szkoda, że te trasy tak dosyć wolno lecą, nie? Natomiast sama mapa jest bardzo fajnie zrobiona. Jest naprawdę polski klimat, nie? Michson, jak się wyładowuje? Przez ty. Marek, SimRay będzie podzielone na 2 update'y. Z tego co wiem, to mają być teraz pory roku i chyba kibelek, nie? Marecki alkohol to zło. No troszkę tak. Nie wiem, Tomaszu, nie mam pojęcia, kiedy wyjdzie w pełnej wersji. No i dobra, i co? Znowu brama wąska. No wąsko tu jest. Się może jakoś zmieszczę. Tam chyba coś porysowałem, ale... Krótkie są te trasy, bardzo. Dobra, tam mamy strefę rozładowania. Wow, łobornik tutaj jakiś robią chyba. Ciekawe, czy się da przejechać na okrągło. Cześć, Kamilu. No, przejadę. Tu czy nie przejadę? Kurde, myślałem, że przejadę. Tej pryzmy nie ma. Niestety nie da rady. Czy mam promocja? Mam promocja. Ale najnowszy promoc chyba nie obsługuje jeszcze najnowszego DLC mapowego. Wujek, Ctrl F9. Ctrl F9 działa. Tak, Mateusz? A nie, czekaj, czy SimRaid w tym tygodniu? Nie, chyba w tym tygodniu to nie, 21. Jak wyjdzie patch. No dobrze. Mm.
Oj, 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 uciekł, kurde. Chamskie dopci w Simray, nowe malowania mają być, plus kibel i pory roku. Tak, tak, tak właśnie. I rozkład oparty na obecnym w rzeczywistości, ale on chyba był oparty, chamski w dopci. Wydaje mi się, że te rozkłady, które były w Simraylu, one były oparte właśnie na rozkładzie takim aktualnym. Znaczy nie wiem, czy aktualnym, ale rzeczywistym. No dobra, teraz troszkę więcej tego wskoczyło poziomu, ale się męczę tutaj na tej skali. Jezus Maria. Tragedia. Mamy dopiero godzinę 30, więc jeszcze sobie z jedną, może dwie traski wykorzystamy. No kurde, one się generują, słuchajcie, dokładnie w tych samych miejscach. Stare brusy, stare brusy. 12 godzina, dobra. A jakbym wrzucił godzinę 14? Teraz zobaczymy, jakie są ładunki. O, 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 o. Wytyczno stare brusy. Tą drogą dzisiaj chyba nie jechałem. Cyców Ur... O! Cyców Urszulin. Wryki Włodawa. Cyców Stara Wieś. Wyryki. Czekajcie, bo może się tutaj coś wygeneruje, gdzie mnie jeszcze nie było. Pańsk, już tu byłem. Wracamy, wracamy. To bym wziął. Słuchajcie, tutaj jeszcze nie jechałem. Stycowa do Urszulina. Akurat tą drogą. Także biorę kopareczkę i do Cycowa. Znowu te cycki, kurde. No dobra, no ja tam nie narzekam. Wrócimy znowu do Cycowa. Autokar, a co to jest za autokar w ogóle, boss? Co to za marka będzie dodana do Fernbusa? Jestem ciekawy. Rynek przesyłek. Bierzemy tą kopareczkę. Oj, też będzie ciekawie. Też będzie ciekawie. Odległo się ku mnie w robocie, jak ja mam 5, 6, 7 sklepów. O, widzisz. No dobra, czekaj, tutaj sobie podjadę. No tutaj ta kopareczka stoi. Na takiej fajnej platformie. Ze skrętną ośką. Polski programista. Jeszcze mam, zapytam. Trackera masz na 3 monitory, czy na 1? Na je. Jak to na 3 monitory? Nie, no na 1 mam. Czy nie bardzo wiem, o co ci chodzi, jak to na 3 monitory. Ja mam w ogóle 2 monitory, ale... Ale generalnie obsługuję jeden. Nie rozumiem, Kamil, jak to nie umiesz pobrać promocja. Może nie masz wszystkich DLC? Zobaczmy, jak to wygląda. Ta naczepa. I tu się skręca tylko ta przednia, nie? Czy z tyłu też się coś skręca? Coś tam się skręca z tyłu, delikatnie. Tak. No, też ciekawa naczepka. Z koparką. O, teraz przytrzymało troszkę. Tutaj w ogóle z tej spedycji jakieś takie dziwne naczepy wychodzą. No dobra, ale jest wyzwanie jakieś. Teraz skręcam nie w lewo, a w prawo. Z tego Cycowa. Bo z Van Hall, zwany Hanwol. To jakaś holenderska chyba, co? Firma. Chociaż tutaj nie widzę żadnego oznaczenia. O kurna, w zboże pojechałem. Zdarza się. Dzisiaj ciężarówką, jutro rajdówką. Zobaczymy, jak pójdzie. Ale mam takie delikatne teraz lagi.
Spoko, spoko. Oczywiście musiałem wyjechać na drugi pas, ale... Ale nie było najgorzej. Bartek, kiedy budowa nowego kompa? No, w listopadzie będę chciał teraz ruszyć jeszcze, może za tydzień. Zamówić części, będę składał. No i wybrałem platformę AMD. Wybrałem platformę AMD, płyta AMD, ten procek z Ryzen 7 z tą końcówką X3D. Do tego nowego RTX-a 4080. Dodatkowy dysk M2, 2 TB. Nowe chłodzenie, nowe pamięci. No generalnie praktycznie nowy komputer, nie? Zostawiam sobie tylko dyski nowe. Przepraszam, stare dyski zostawiam. No, chyba tylko dyski zostawiam. Reszta będzie podmieniona. No i prawdopodobnie nowa obudowa. No i szczerze zastanawiam się nad chłodzeniem. Jak je zastosować do tego Ryzena? Czy to będzie chłodzenie na wodne? Na pewno to będzie chłodzenie wodne, tylko zastanawiam się nad chłodnicą 240 albo nad chłodnicą 360. I teraz nie wiem za bardzo jeszcze, którą wybrać. Tam się u mnie na Discordzie popytam w zakładce komputery. Chłopaki mi tam może doradzą do tego Ryzena, co tam wybrać. Czy większą chłodnicę, czy wystarczy ta mniejsza, bo z tego co wiem, one się aż tak mocno nie grzeją. Record video, Rafik, dokładnie, record video. O, tutaj już było blisko kabli, kurde. Dobra, jest Urszuli. Nie, no krótkie są te traski, krótkie. Poleski Park Narodowy wita. Tomasz, serio AMD jest u czego, oj, żebyś fancy mnie żałował. Słabe procesory. Nie, X3D nie są słabe, właśnie są bardzo mocne. One są głównie przeznaczone właśnie do gier, nie? Także Tomak, nie, one nie są słabe. Tylko mówię, X3D z końcówką. To jest procesor, który ma chyba pół roku. Może ciut więcej. Dobra, i chyba tutaj trzeba się wbić z tą naczepką. Oj, tutaj też może być ciekawie. Tutaj też może być ciekawie, tym bardziej to trzeba cofnąć. Na szczęście jest tutaj troszkę miejsca. Kolejne mnie tu wyzwanie czeka. Teraz będziemy się tam wbijać. Jak tutaj nie ma tych niewidzialnych ścian. Krzaki, kurna. Aj, tutaj już coś jest. Danko, będzie ciasnowo. No, ale musiałem w krzaki wjechać, nie? Tym bardziej, że wymaga tutaj ode mnie ta naczepka, żeby wjechać właśnie tyłem, a nie przodem. Więc będzie ciekawie, będzie się działo. Chociaż mówię, no tutaj mam dużo miejsca, więc nie jest aż taki problem. Gorzej było tam w tym miejscu, w tej starej wsi, tam kurna wymanewrować całym tym zestawem, a tutaj nie jest jakiś tam większy problem, widzę. Chyba, że poprawkę się zrobi. No, zaraz zobaczymy, czy będzie w ogóle potrzebna. Tomek, ja zostaję przy Intelu. Nie, no spoko, spoko, jak najbardziej. No to każdy, wiesz, niech tam sobie... Natomiast już słyszałem, że całkiem spoko jest. Nie, Marecki, może gry ci pójdą, ale Worda będzie ci przycinał. To Marecki, gry żeby chodziły, a Word może tam przyciąć. No okej, okay. I może jeszcze chociaż z jedną traskę bym tutaj zrobił, co? Może się coś wygeneruje znowu fajnego. Poczekajcie, do starej wsi to już jechałem dzisiaj. Ale jakbym zmienił, teraz jest 14, na 16 bądź 17, na 16, tak 2 godziny do przodu, nie? Teraz zobaczymy, może jakieś nowe ładunki się pojawiły.
Junia, trzeba bufać tam, gdzie jest miejsce i zawinąć rogala, a później tylko cofnąć. Też jest opcja taka jak najbardziej. Tu już jechałem. Tu jechałem. To też jechałem. Kurde, no. Widzicie, te ładunki się tak dziwnie jakoś generują, że się to wszystko powtarza. A tutaj brakuje takich teraz troszkę innych. Dobra, to jeszcze 16, to jeszcze 18 zrobimy. To już było, to już było. To już było. To... Nie, wszystko się powtarza. Myślałem, że coś dojdzie nowego po zmianie czasu. Zauczę dębowiec. To jest nowe, nie? Ale to wiecie, to będzie trwało dosłownie chwilę. To będzie trwało dosłownie chwilę. Tu jest taka naczepka, niby kontener. Piotrek, daj na 19. Dobra, dam na 19. Teraz zobaczymy. Piotrek, to samo jest. Nic nowego. Nic ciekawego w ogóle, nie? Dobra, do tej starej wsi jeszcze raz pojedziemy, nie? Tu jest za 2800. Biorę to. Młodze sadzonki. Cycow znowu. Cycow, cycow. Ale mnie do tego cycowa dzisiaj tam ciągnie. I znowu farma? I znowu farma. Ile ja dzisiaj z tej farmy tych ładunków już zrobiłem, to głowa mała. Rozładunki w sklepach by się tu przydały. No właśnie, troszkę tak, Danko. Nad tym można by było jeszcze popracować, bo jest na to miejsce. Jacek, odkąd pamiętam, to AMD w testach zawsze był lepszy od Intela. Nie, nie zawsze. Nie zawsze był lepszy. AMD mi później kiedy miał jakieś problemy. No, ale ostatnio nie słyszałem, żeby jakieś miało problemy. Z tymi prockami właśnie. Tomek, jak będziesz brał chłodnicę, to 360 lub 480, jak jest taka... 345 stopni na procesorze. Tomasz, no mam upatrzoną chłodnicę, bodajże Be Quiet ona się nazywa. Znaczy firma Be Quiet. Chłodnica 360, ale większość obudów nie, ta 360 wchodzi na front, nie? Ustawia się na froncie. Ja mam teraz na górze chłodnicę wodną. Na płyn jakiś tam. Czy to nie jest woda, to jakiś tam płyn jest, no ale... Generalnie tak. Nie tam, huzar, szkoda... Szkoda czasu. Danko, cyców to nigdy za wiele. Dokładnie, dokładnie. Nie odbija, wiecie co, nie odbija mi kierunkowskaz w ogóle. Tutaj mam pierwszeństwo. Tomasz, ja mam od Arktika. Też spoko, nie? Tomek, ja mam chłodnicę z przodu. No właśnie, przy tych większych obudowach i przy tych większych chłodnicach to montaż jest tylko od przodu.
Mateusz, dla mnie jak na plus są sensowne lokalizacje dostarczenia budynku na tej mapie. Tak, to się z Tobą zgodzę, jak najbardziej. Są takie logiczne, ale jest ich troszkę, tych ładunków, ciut za mało, nie? Ponieważ są nowe jakieś miejscowości, mniejsze miejscowości, ale tam tych ładunków trochę brakuje. Czy na trzech monitorach Polski jest sens? Jeżeli, wiesz, w zależności w jakim symulatorze będziesz grał, tak? Czy tam na jakim tytule będziesz grał. Nie, mi się to sprawdza generalnie na jednym monitorze, bo drugi monitor służy w sumie mi do podglądu streama, do podglądu OBS-a, do podglądu czatu, więc ja i tak używam jednego monitora tak naprawdę. Natomiast są osoby, które nie streamują w ogóle, ale sobie tylko i wyłącznie gdzieś tam grają, mają na przykład trzy monitory i wtedy mogą wyświetlać sobie inny obraz zupełnie na tych monitorach, gdzieś tam obraz innych perspektyw, czy samolotu, czy tam jakiegoś innego pojazdu. Wtedy to ma też sens, nie? I wtedy ten ruch będzie ci jak gdyby odwzorowywał na trzech. Chociaż będzie dotyczył tylko jednego urządzenia. Zależy, no, kto jak to wykorzystuje. U mnie się sprawdza to przy jednym. Polski programista. Wesołówka. Wesołówka. Kup sobie obudowę większą i po 480. Ale Tomasz, taka to mi na pewno już chyba nie jest potrzebna. Taka chłodnica. 360, myślę, że to będzie naprawdę optymalny wybór. Adasu, do Bogdanki możesz na pusto podjechać samym trakiem. A co cię tam, Adasu, interesuje? Mówisz o tej Bogdanka, kopalnia, tak? Jaki formularz AgroTeam? Nie musisz żadnego formularza. Aha, i znowu to samo. Słuchajcie, jadę z inną naczepką. Znowu to samo miejsce. No powiem wam tak. Tutaj to miejsce to jest hardkorowe, nie? Jest hardkorowe. Dobra, to zróbmy tak, że oddam, to będzie ostatni ładunek. I polecę... No tak, z tą naczepą to raczej nie powinno być problemu większego. Do tej Bogdanki. Albo do Łęcznej jeszcze, mówisz, Piotr. No, albo do Łęcznej. Zaraz zobaczymy, jak to na mapie wygląda. Muszę zobaczyć, jak to tam, czy ona się tam mieści w tym obrysie. No kurde, trzeba będzie robić popraweczkę. Jednak. Tak się nie zmieszczę. No i dobra, i do przodu. Dudy pisze, że trackier na trzech monitorach nie ma sensu. Nie, to znaczy, jeżeli miałbyś, wiesz, to każdy ekran miałby oddziaływać na innego trackiera, no to pewnie, że nie ma sensu. Dziunia, też mam dwa, jeden główny i po prawej drugi monitor do oglądania czegoś, czytania, na przykład oglądania mapy w SimRailu. No, dokładnie, ja też tak podobnie używam. Monitor główny, monitor pomocniczy. Główny mam większy, pomocniczy mam mniejszy. Dobra, i teraz tak, mapkę sobie, nie zlecenia, tylko rzućmy sobie światło na to. Czyli tak, ja bym, mam tu Łęczną, więc pojedziemy sobie do Łęcznej, a Bogdanka jest tu i tu jest kopalnia. Więc zróbmy sobie, że pojadę najpierw do Łęcznej, już na pustaka, bez ładunków, i wrócę i wjadę sobie do Bogdanki, co? I będziemy mieć chyba tutaj tą... kawałek tej mapy załatwione. Zresztą tutaj jest dużo fajnych rzeczy, ale te ładunki się tu nie generują. Z wycinki drzew. Tutaj jest kopalnia nad rybie. Tu jest PGR jakiś, słuchajcie, w tym miejscu. Tu mamy drugi PGR.
Farmę, wycinkę drzew, Załucze, Polski Park, Poleski Park Narodowy. Tu jest Krychów, tu jest też PGR. Tu jest jakiś PGR też w tym miejscu. No jest, dobra, dobra, jedziemy na pusto, nie? Minik, dzień dobry, dzień dobry. Live ścina. O kurde, jakie mam stąd teraz wyjechać? Nie, akurat tutaj to może da radę, nie? Napiszcie mi, czy wam live ścina. Tomasz pisze. Kółeczko się kręci. Czyżby znowu serwer YouTube'a? Nie, jutro będzie WRC. Nie będzie. To będzie WRC. No i czekajcie, zaczepię, zaczepię, co? Kurna. Piotr Wałbrzych czasami ścina. Kurczę. Wiecie co, no nie mam zielonego pojęcia, ponieważ ja tutaj mam... widzę, że OBS wysyła dobrze sygnał. Poprawnie. To znaczy, że znowu coś serwery YouTube'a robią, nie? Marek, u mnie płynnie działa. No to dobrze, no to elegancko. Teraz lecimy do Łęcznej. Ale to nie jest chyba ta Łęczna, która jest obok... obok Lublina. Wydaje mi się, chociaż... może to być ta Łęczna, 6 km. Nie, no ta, na Lublin, dobrze, dobrze. To jest właśnie ta. No to byłem w Łęcznej. Mogę wam tylko powiedzieć, że kiedyś w Łęcznej byłem i to chyba dwa razy. Odcinkowy pomiar prędkości. Nawet tą drogą bodajże jechałem. Jeśli to jest... Ale nie, bo to nie jest na droga na Lublin. Ja tą drogą jechałem. Bodajże. Tak, Piotrek, to ta Łęczna. No to byłem w Łęcznej. Nie Kamil, 18. Patrzcie, tutaj jest też miejsce pobierania ładunku, w tym miejscu. Jakie tutaj roboty w ogóle na drodze. Jest i Łęczna, proszę. Objedziemy sobie tam, gdzie można podjechać. Ja sprawdzam na GPS-ie, czyli tak, jest rondo. Tylko ja byłem parę lat temu, już tak nie bardzo pamiętam, no ale tutaj widzę, że da się wjechać. Są jakieś sklepy. Jest i kościół. Tutaj nawet chyba do marketu można wjechać, co? Tak, tam nawet jest... Widzicie? Tutaj są nawet jakieś ładunki. Nawet podjadę i je otworzę. Zobaczymy, co tutaj ewentualnie mają. Nic nie mają. Pusto. A co to jest? Wamex. Wamex.
Okej, okay. Jedziemy, słuchajcie, na kopalnię. Kopalnia Bogdanka. To jest kopalnia, słuchajcie, bo ja nie kojarzę. To jest kopalnia węgla, czy to jest kopalnia miedzi? W Lubinie jest chyba kopalnia miedzi, nie? Natomiast tu jest chyba kopalnia węgla. Z tego ronda się skręca do cioci. A, widzisz. Poznajesz. Kontrola prędkości, proszę bardzo, przebudowanie drogi 82. Siema Majko, witam cię serdecznie po przerwie. Węgla, Piotrek, to jest kopalnia węgla, ok? Tomasz, parę lat temu byłem w Łęcznej na meczu Ekstraklasy, jak grali w lidze. Ja byłem, przejeżdżałem obok tego stadionu w Łęcznej, tak. Ale oni już chyba nie są teraz w Ekstraklasie, nie? Oni teraz są już chyba w niższej klasie rozgrywkowej. Węgla brunatnego nawet. Z węgiel kamienny, węgiel brunatny. No brunatny to bardziej odkrywkowa jest kopalnia, z tego co kojarzę. Teraz Tomasz w pierwszej lidze grają. Mhm. No powiem wam, zobaczcie jak to fajnie wygląda, nie? Chodniki tutaj mamy po bokach. Jest stara wieś, proszę bardzo. Pięknie, pięknie są zrobione tutaj te domki. Reklamy, banery, drogowskazy. Normalnie czujesz tutaj jakby się jechał po... No po polskich drogach. Odbijamy na lewo, lecimy na Bogdankę. A nie, nie, to wracaj, czekajcie, dobra, podjedziemy tam kawałek, Puchaczów tu jest, może mi się to odkryje. O, właśnie, odkrył mi się Puchaczów. Dobra, tutaj widzę, że jest tylko zawrotka jakaś. A nawet nie zawrotka, tylko wjazd do jakiegoś garażu. Tomek, nieraz pociągi z Bogdanki towary u mnie na linii kolejowej 30 jeżdżą z węglem. Czyli kopalnia jeszcze jest aktywna, nie? No bo nie wszystkie kopalnie, które w ogóle są, są aktywnymi kopalniami. Niektóre są już pozamykane. Ale jak widzę, piszecie, Bogdanka jeszcze jest aktywną kopalnią. Brzeziny. Jeszcze muszę przejechać kawałek dalej. Tu jest fotoradar, żeby mandaciora nie dostać. Dobra, wesołówka i 70. No tak to on, słuchajcie, jedzie, naprawdę. Renoweczka daje radę. Ale widać, że tutaj Buwek i inni, ponieważ on robi to też z innymi, widać, że tutaj dużo, no dużo roboty jest wsadzone. Czekajcie, ja sobie luknę na mapkę. Tak, tutaj będziemy odbijać w prawo. Nie, w lewo chciałem powiedzieć, w lewo. Piotrek, lagi. Dziwne. Ja nie mam straconych żadnych klatek, więc nie wiem.
Jeżeli już, to serwer YouTube'a. Marek, spółka posiada koncesję, a nie doczytałem, bo usunąłeś. No i tutaj mam Bogdanka 6 km w lewo. Nie, Peter, mini live nie przycina. Ja mam live płynny. Ja mam grę płynnie i co więcej mam... Nie mam żadnej zgubionej klatki w grze, nie? YouTube znowu coś przywalił. Ja pierdziele, wróciłem z urlopu. A to YouTube znowu ten. Oj, teraz tak, teraz był lag, nie? Teraz był. W grze. Odkryto miasto Stefanów. Czekal mi nie przycina. Tu jest jakaś hałda. Zobaczcie, idą rury, instalacje. Tomasz mi ścina, a mam dobry net. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Marek ogląda w 1080p i 0 lagów. Rafik, YouTube przycina, mam kilkusekundowe opóźnienie. Oj, kurde, kurde. Słabo. Znowu coś z YouTube kombinuje. Ale na szczęście już, moi drodzy, kończymy dzisiejsze spotkanie. Chciałem tylko do tej Bogdanki dojechać i faktycznie fajnie wygląda. Chociaż tam jeszcze można jakoś podjechać. Ja podjadę jeszcze w lewo. Kawałek. Bo tam widzę na mapce, że jeszcze można do... tutaj pod tą kopalnię gdzieś podjechać, nie? Na razie nie tnie, no to spoko. Widzicie, jednym tnie, drugim nie tnie. Dziwna sprawa. Bardzo. I mamy kopalnia węgla kamiennego Bogdanka. Czyli nie brunatnego, tylko kamiennego. I teraz tak, jak tam wjechać? Tutaj w prawo. Chyba. Danko mi czasami przytnie, potem idzie fajnie. No widzisz, kurde, u każdego inaczej. Spróbuję wjechać tam na firmę. O, teraz to mi przycięło, nie? Tutaj spróbuję wjechać, zaraz zobaczymy. YouTube wziął się za adbloki. Ja, Marku, na przykład adbloka nie mam. A faktycznie, może jak ktoś ma adbloki, to będzie blokowało, nie? Nie, ja sobie, słuchajcie, wykupiłem już jakiś czas temu YouTube Premium. I czy na telewizorze, czy na telefonie, czy na tablecie. Nie, chciałbym sobie obejrzeć YouTube'a, no to nie mam reklam w ogóle, nie muszę nic stosować. Nie jest tam, znowu jest jeszcze jakiś tam strasznie duży koszt, ale myślę, że warto. A YouTube będzie robił coś takiego, że będzie blokował kanały, jak będziecie mieć te adbloki. Czekajcie, przejadę tędy? Przejadę. To jest jakiś komin wielki. Bo coraz więcej tych informacji słyszałem, że tak się będzie właśnie działo. Dobra, tędy wyjadę. Jeszcze tam była jakaś inna droga. Więc wyjadę tędy. Opuszczę teren zakładu. Spoko. Tam była jeszcze jedna droga, więc tam tędy pojadę. Ja mam premium i mi przecina. Czekajcie, tam był jeszcze Dealermana, to odwiedzę go od razu. Siema Buwek, no, na sam koniec dzisiaj trafiłeś. Buwek, taka jedyna tutaj taka moja sugestia, przynajmniej ja mam u siebie coś takiego, że mało tras się generuje, nie? Odkryto dealera marki MAN.
Dosyć mało mi się generuje tras. I tutaj się garaż odkrył. A, i firma Trameri. Dobra, to teraz tak, tu jeszcze sobie zawinę na Trameri. Marek, zawsze mam premium. No tak, 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 dokładnie. Czekaj, też mam premium. Te reklamy dobijały. Nie, no tak, i co więcej, jak masz już ten YouTube Premium, to poniekąd każdego, kogo oglądasz, tego wspierasz, nie? Więc to też jest fajne, więc samym oglądaniem już kogoś wspierasz. I uważam, że to jest już spoko opcja, nie? Wystarczy, że wejdziesz w jego kanał i go oglądasz, to już jest jakieś dla niego wsparcie. Czasami jest jakiś lag, czasami przytnie, nie? Ale to delikatnie. YouTube będzie miał jakiś algorytm, który będzie wykrywał od bloka, jeżeli cię trzy razy tam podobno na tym złapie. Tak słyszałem, jeszcze tak będzie, nie wiem. Czy kilka razy cię złapie, to ci zablokuje kanał, nie? Więc nie wiem, czy warto. Jeszcze pojadę kawałek do przodu i zobaczymy. Możesz ominąć najbliższą stację wagową. No raczej, nie? Jak ja nic nie ciągnę teraz. Tu jest cała ta... kopalnia. A teraz już chyba wyjechałem poza kopalnię, tak. Dobra, przyjadę się tutaj do tego nadrybia. Zobaczę, czy jest jakaś tutaj jeszcze jakiś ładunek i chyba będziemy, moi drodzy, kończyli dzisiaj z mapką Polesia. A później mi się już generowały te same trasy i to tam troszkę tak boli, nie? Że już masz ciężarówkę, że już jeździsz. Ciężko ten level jednak nabić na tych mapach z małą skalą. Tu jest jakaś firma, podjadę, sprawdzę. Adasu, w jaki sposób? No zablokuje, no po prostu albo zablokuje, albo go skasuje, po prostu, no tyle, no. W ten sposób, bo będzie prawdopodobnie regulamin jakiś puszczą. I trzeba się zgodzić na te warunki, jak się nie zgodzisz, to... A będziesz miał adbloki, no to niestety. No dobra, słuchajcie, to tyle, no. Z mapki Bówka, z mapki Polesia i Lubelszczyzny zresztą. Trochę pojeździliśmy w te zakamarki różne. No i fajnie, Bówek rób dalej, bo mapka świetna. Jest klimat polski po prostu bardzo, aż się tutaj aż go czuję. Mi się ona bardzo podoba. I no kurde, chłopie, rób dalej, bo robota jest dalej. Oczywiście wiem, że ty robisz w ekipie całej, no ale mimo wszystko to jakoś firmujesz. No to co, żegnamy się już dzisiaj. Do usłyszenia. Jutro zapraszam na WRC od Electronic Arts, czyli ta nowa wersja, bo będąc na urlopie właśnie miała premierę. Trzymajcie się w takim razie, dobranoc, pozdrawiam, cześć!